należy do szkoły muzycznej i to tak trochę ich wola, żeby tam nie, nikogo nie wpuszczać. No i ta Basteja w tym momencie pełniła funkcję trochę takiego domu ogrodnika, gdzie można było przechowywać różnego rodzaju sprzęty. Co ciekawe, akurat ta Basteja należy do naszej części zamku, więc jest zarządzana przez instytucję Zamek Cieszyn i kiedy wnioskowaliśmy o zadaszenie tej Basteji, to konserwator nam się nie zgodził, bo tak nigdy nie było. A nagle się znalazło takie zdjęcie i był dylemat. Czy tak było, czy nie? No i powiem szczerze, że trwają dyskusje, bo ta Basteja wygląda tak, jak wygląda, właśnie z tego względu, że jest mocno wilgotna i ona od góry przy każdym większym deszczu jest po prostu zalewana. Niby jest zrobiony drenaż, ale to wszystko idzie w mury. Więc ten dach spełniał swoją funkcję. Konserwatorzy przez lata nie chcieli się zgodzić na zadaszenie tej Basteji z powrotem, chociaż zamek o to wnioskował kilka razy, nawet nie o takie zadaszenie, jak tutaj widzimy, tylko takie podniesione, żeby jednak widok był i można było, tak, taka wiatka, natomiast po to, żeby nie zalewało dalej tej Basteji. Ja osobiście kiedyś wiadrami stamtąd zlewałem wodę, której było na 30 cm sobie, bo tam sobie po prostu stała. Ale to wszystko potem szło w mury, więc tak się niestety dzieje. Więc ta Basteja zaczęła spełniać taką funkcję domu ogrodnika. Ogrodnika, który właśnie uprawiał sobie tam ten ogród wewnętrzny, ten dziedziniec. Niestety nie zachowało się zbyt wiele zdjęć, jak ten dziedziniec wyglądał. Zachowało się rozplanowanie natomiast, gdzie przebiegały uliczki, więc może kiedyś w przyszłości ten dziedziniec zostanie przywrócony do takiego stanu i wreszcie udostępniony. Jest na to szansa o tyle, że mamy tu w zamku pomysł, żeby na dachu oranżerii zrobić ogród, więc wtedy jedyne dojście na ten ogród byłoby przez to, więc trzeba by było wyremontować jedno i drugie. Więc to taka dodatkowa atrakcja w Cieszynie mogłaby powstać. Cały czas posiadało jakiś tam swój status odrębności. Pomimo tego, że było częścią od 1742 roku, częścią Śląska-Austriackiego jako jednej z ziem, to tutaj mamy właśnie herb Śląska-Austriackiego, to mimo to herb tego księstwa cieszyńskiego zawsze stanowił odrębność od tej reszty. Zawsze znajdował się on dodatkowo na tarczy herbowej wielkiego herbu Cesarstwa Austrii. Dopiero zniknął z niego po włączeniu Węgier do Austrii, jak powstały Austro-Węgry, to dopiero wtedy te pomniejsze ziemie poznikały z głównego herbu i zostały tylko te główne. Natomiast do 1867 roku ten herb księstwa cieszyńskiego znajdował się bezpośrednio w polu herbowym ziem należących do Królestwa Czech. Dlatego znajduje się bezpośrednio pod lwem czeskim i pod koroną świętego Wacława, bo tutaj są poszczególne korony królewskie, więc pod koroną świętego Wacława, jako jedna z ziem korony świętego Wacława. A czemu ten lew czeski jest tak zwielokrotniony tutaj, na tym w kilku miejscach występuje? Gdzie może jako odrębny jeszcze? Tu jest, to nie jest już czeski, to już nie jest, a podwójny czeski lew jest, no tak, tylko że czeski lew jest biały w czerwonym polu, to już są lwy innych ziem. Ja myślałem, że jak wystarczy, że jak jest ogon podwójny i skręcony, nie, to jest czeski. To znaczy nie, no ten ma pojedynczy chyba. Kolejnym elementem była oranżeria, ale nie ta, która tutaj stoi. Ta została dopiero odbudowana, po 2000 roku, chyba 2003 tak dokładnie, w miejscu wcześniejszej oranżerii, tato w miejscu parkingu. Natomiast wcześniej Józef Kornhäusel zaprojektował tutaj piękną, klasycystyczną oranżerię, w której, jak się okazuje, uprawiano rzeczywiście, jak to w oranżeriach, palmy, ale też w archiwum cieszyńskim mamy dokumentację tego, co było uprawiane i taka ciekawostka, ananasy, pomarańcze, cytryny i różnego rodzaju owoce egzotyczne były tutaj sobie uprawiane i w tej historycznej oranżerii dawniej zamknięte są jeszcze drzwi. Koncertował na przykład węgierski pianista Franciszek Liszt.
To jest taka ciekawostka, był on tutaj 8 dni w Cieszynie, spędził je właśnie na Cieszyńskim Zamku, ale też tutaj koncertował. Te koncerty podobno były ogólnodostępne, ale ciężko to udowodnić, bo tak pisały gazety, natomiast jak wiemy, dzisiaj gazety też różnie piszą. Natomiast to był też ten moment, kiedy mieszczanie, szczególnie mieszczki cieszyńskie, mogły się w jakiś sposób pokazać. I te, które miały kontakty z Wiedniem, to specjalnie na te koncerty sprowadzały sobie najlepsze ubiory, najlepsze suknie. Mężczyźni mieli prościej, no bo tam jakiś ten surdut, jakiś tam garnitur, to gdzieś tam już w XIX wieku obowiązywał i tak niezmiennie po dziś dzień. Mieszka pierwszego cieszyńskiego, pierwszego władcy księstwa cieszyńskiego z rodu Piastów. Pomnik wygląda jak wygląda. Jest to chyba jeden z najsmutniejszych pomników w Cieszynie i najbardziej zaniedbanych. Nikt nie wie, dlaczego, niektórzy podejrzewają. Natomiast ten sam pomnik jeszcze jakieś 105 lat temu wyglądał tak. Nie było tutaj Mieszka I Cieszyńskiego, bo ten pojawił się dopiero w 1931 roku z inicjatywy lokalnej społeczności i rzeźbę tę wykonał rzeźbiarz o nazwisku Raszka. Ten sam rzeźbiarz, który jeszcze przed 1918 roku rzeźbił dla dworu Habsburgów ich popiersia i do dnia dzisiejszego te popiersia się znajdują jak w Szynbrunie, tak tutaj u nas w Muzeum Śląska Cieszyńskiego i są one przez niego podpisywane w Europie. Niektórzy przesadzają i mówią, że jest on największy też w Europie Środkowej. Widziałem większe w Niemczech, więc ja akurat nie jestem zwolennikiem teorii, że w Cieszynie wszystko musi być największe. Zdecydowanie jednak jest on największy w Polsce. No niestety na razie jeszcze przez miesiąc podobno będzie przykryty on tutaj rusztowaniem, bo jest właśnie remontowany. Natomiast za niedługo ta fasada zostanie odsłoniona i zostanie odsłoniona fasada w wersji oryginalnej, czyli wersji, jaką znamy z grafik miasta Cieszyna z lat minionych. Tam też widać kolorystykę, więc konserwator konsultował tutaj wszystko co do kolorystyki i dobrano kolorystykę, jaka jest znana z jednej z najsłynniejszych grafik miasta Cieszyna, wykonana przez Ignacego Chambereza. Więc ten kościół zostanie odsłonięty w wersji, w jakiej był on w 1800 roku. Natomiast sam kościół został zbudowany w 1709. Jako jeden z kościołów łaski. Wówczas cesarz Austrii udzielił tak jakby łaski ewangelikom zamieszkującym Śląsk i na Śląsku pobudowano kilka kościołów, z czego największy właśnie w Cieszynie, gdyż ta społeczność po prostu ewangelicka największa była tutaj. To się też jeszcze wiąże z czasami piastowskimi, kiedy Wacław III Adam uznał wiarę ewangelicką za jedyną słuszną i prawdziwą, no i całe księstwo cieszyńskie w tym momencie stało się ewangelickie. Po jego śmierci jego syn z powodów politycznych wrócił do katolicyzmu, natomiast lud się zbuntował i pozostał w dużej mierze ewangelicki. No i tak właściwie było aż do tego 1709 roku, że ewangelicy, którzy dotąd musieli się ukrywać i mamy tutaj po górach mnóstwo tak zwanych kościołów leśnych, gdzie się spotykali i odprawiali swoje msze, to wreszcie doznali łaski cesarskiej i pozwolono zbudować kościół. Ten kościół w ogóle był zbudowany poza murami miasta. Nie mógł on być zbudowany wewnątrz murów. Istnieje taka legenda, że podobno z Zamku Cieszyńskiego wystrzelono z armaty kulę i tam, gdzie ona spadnie, to tam można postawić ten kościół. Więc podobno doleciała aż tutaj i akurat tutaj kościół postawiono. Istnieje natomiast w muzeum, bo u góry też jest ulokowane Muzeum Protestantyzmu, tam istnieje z kolei laska cesarska, którą rzekomo wbił w miejscu budowy kościoła i to już
już jest bardziej realna historia, bowiem laska istnieje, więc musiało tak być. Zresztą w tym kościele też był cesarz Franciszek Józef. Z tym zaraz coś powiem. Dzień dobry. Tutaj mamy nawet zdjęcie z 1906 roku, kiedy w czasie swojej wizyty cesarz wychodzi właśnie z tego kościoła. Historia jest taka. Cesarz był katolikiem. W ogóle Habsburgowie byli mocno katoliccy. I prawda jest taka, że cesarz był tylko w przedsionku kościoła, dlatego że w czasach, kiedy on rządził, katolik nie mógł przekroczyć po prostu progu kościoła ewangelickiego, ani żadnego innego. Więc w muzeum znajduje się tron, na którym siedział Franciszek Józef. On uczestniczył w mszy, ale uczestniczył w przedsionku, nie bezpośrednio w kościele. I tutaj widzimy, tak jakby on wychodził sobie z kościoła i był w środku. Natomiast on tak naprawdę był tylko w tej pierwszej części. Ale i tak liczy się na plus, bowiem jest to jak dotąd jedyny władca. Nawet późniejsi prezydenci nigdy tego nie zrobili, żeby uhonorowali swoją obecnością w kościołach wszystkie trzy religie, jakie tutaj obowiązywały. Jedyny Franciszek Józef był w kościele ewangelickim, katolickim i w synagodze żydowskiej. Wielokrotnie się przekształcał, ale my musimy zwrócić uwagę na budynek ratusza. My znamy tą wersję ratusza stworzoną przez Józefa Kornhäusla, natomiast ona została stworzona na bazie wcześniejszego projektu właśnie Ignacego Chambereza, który specjalnie był tutaj sprowadzony przez Alberta Sasko-Cieszyńskiego i jego żonę Marię Krystynę. I tak jak widzieliśmy tą kamieniczkę przed chwilą, tą z tymi bogatymi zdobieniami, to właśnie tak wyglądał też cieszyński ratusz. Jak sobie porównamy te dwa ratusze, to wielu z Państwa na pewno stwierdzi, że wolelibyśmy chyba ten barokowy ratusz z początku XIX wieku, z lekko miętowym odcieniem, ze zdobieniami, z tablicą, o której zaraz coś powiem. Ale spód ratusza i ten kształt przetrwał. Przetrwał do dziś. Ciekawostką jest też hotel pod brunatnym jeleniem. To jest 1802 rok. Jest jeszcze niewielką kamieniczką przy rynku w stylu wiedeńskim. Kamienica Kończakowskich też wygląda trochę inaczej. Wszystkie te kamienice tutaj dookoła rynku dopiero pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku były przebudowywane. Do tej pory były one podniesione maksymalnie na jedno piętro plus jakieś zaślepki. Z czasem były one podnoszone o kolejne piętra i tak powstała obecna zabudowa rynku. Natomiast wszędzie tutaj jeszcze widzimy, że znajdują się arkady i wszędzie te lauby dookoła jeszcze były. Nie wiemy, jak wyglądała ta część. I tutaj już były przebudowywane też arkady, były wchłaniane przez zabudowę kamienic. Sama fontanna ze świętym Florianem była bliżej ratusza, tak jak tutaj widzimy na grafice. Była obsadzona dodatkowo drzewami i pełniła funkcję studni miejskiej, z której można było czerpać wodę, ale też czyścić cokolwiek w niej. Była też nazywana czyszczarnią. Więc to jest Cieszyn sprzed ponad 200 lat. Tutaj też nie ma jeszcze sali sesyjnej, bo widzimy te budynki obok ratusza. Są podniesione wyłącznie na jedno piętro. Dopiero na piętrze powyżej, na początku XX wieku, stworzono słynną salę sesyjną cieszyńskiego ratusza, którą w 1906 roku osobiście otwierał też cesarz Franciszek Józef. Kamienica, która w XVIII wieku została przekształcona pod hotel i już wtedy nazywał się on hotelem pod brunatnym jeleniem, czy raczej zajazdem, znajdującym się przy rynku. Tej fasady nabył on dopiero na początku XX wieku według projektu architekta Kameca i był on najbardziej luksusowym hotelem miasta Cieszyna. Był on też miejscem, w którym schodziła się cała cieszyńska śmietanka. Tutaj zjeżdżały się też najważniejsze osobistości ówczesnego świata. Przy pomniku Mieszka I Cieszyńskiego
I mówiłem tam, że wcześniej miał on innego właściciela, a to fragmenty tego właściciela są właśnie tutaj. Tutaj widzimy fragment tej korony cesarskiej, to jest dokładnie ten element, który znajdował się na pomniku w tym miejscu. No i kawałek twarzy cesarza tutaj. Więc tak jak mówię, w Cieszynie nic nie ginie do końca, coś gdzieś zawsze się zachowuje. Tutaj mamy Franciszka Józefa w kawałkach. No i ta muszla, przez długi czas nie wiedziano skąd ona jest, okazuje się, że ona jest z teatru i nikt nie wie czemu ona tu jest. Bo powinna być raczej w teatrze, w którymś z balkonów wmurowana, bo dzisiaj tak naprawdę jedynym miejscem w Polsce, gdzie w miejscu publicznym stoi cesarz Józef II. Dlaczego on może być lekko kontrowersyjny? Otóż to właśnie za jego rządów doszło do rozbiorów Polski. Dla Cieszyna był on naturalnie władcą. Więc dla nas nie ma tutaj tej kontrowersji, jeżeli o rozbiory chodzi. Cieszyn po prostu, kiedy Polskę rozbierano, do Polski nie należał. I kiedy Józef II rządził Cieszynem razem ze swoją matką Marią Teresą, no to wprowadzali dla Cieszyna różnego rodzaju dobre reformy, o których zaraz. Natomiast, no rzeczywiście, on i jego matka no, byli trochę odpowiedzialni za to, że państwo polskie zniknęło z powierzchni ziemi. Właściwie to Austria, jak się okazuje, w ogóle nie brałaby udziału w rozbiorach, gdyby nie to, co wydarzyło się wcześniej, czyli wojny o Śląsk i to, że stracili na rzecz Prus większą część Śląska. I tak naprawdę po 1742 roku przy Austrii pozostało tylko księstwo opawskie, księstwo karniowskie i księstwo cieszyńskie. Reszta księstw śląskich została włączona do Prus. To też spowodowało taki podział Śląska de facto i to, że mnóstwo współczesnych mieszkańców Cieszyna chociażby, ale też całego Śląska Cieszyńskiego nie utożsamia się z resztą Górnego Śląska. Ale ten podział, nomen omen, nie dokonał się na czymś pustym. Otóż już Piastowie Cieszyńscy i Piastowie Opolscy w XV wieku toczyli spory o władzę nad Górnym Śląskiem. XV wiek, końcówka XV wieku, to jest ten czas, kiedy poszczególne linie Piastów zaczynają wymierać, pozostawiając osierocone księstwa. I nad tymi księstwami ktoś musiał sprawować władzę. No i w tym momencie w grze zostali na Górnym Śląsku Piastowie Opolscy i Piastowie Cieszyńscy, którzy zaczęli, jak to w rodzinie bywa, między sobą się kłócić o te dobra. Doprowadziło to de facto do tego, że kiedy Kazimierz II Cieszyński i Jan II zwany Dobrym starli się na tyle, iż w wyniku tego sporu zginął książę opolski Mikołaj, który chciał zasztyletować z kolei naszego księcia cieszyńskiego Kazimierza II, to ten skazał go właśnie na śmierć w Nysie. Do dnia dzisiejszego na rynku w Nysie znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca to wydarzenie. Nie ma tam mowy o księciu cieszyńskim, natomiast jest tam mowa o żywiole niemieckim, w wyniku którego zginął książę opolski Mikołaj. Bo rzeczywiście książę cieszyński, żeby utrudnić życie swojemu kuzynowi, całą rozprawę nakazał przeprowadzić nie po czesku, a po niemiecku. Więc prawdopodobnie książę opolski, który nie znał niemieckiego, jak się okazuje, nie wiedział nawet, jaki wyrok na niego zapadł, dopiero jak jego głowa poturlała się po rynku w Nysie.